To jak to w końcu jest? Czy Superman umarł w historii śmierć Supermana, czy nie? No i oczywiście zależy, kogo spytacie. Czy Superman walczył z Doomsdayem? Totalnie tak. Czy Doomsday zatłukł go na śmierć? Być może, na wtedy tak twierdziliśmy. Co się później stało? No, Superman wrócił i okazało się, że tak naprawdę nie był martwy, tylko był w kryptonijskiej śpiączce regeneracyjnej. Co znaczy, że dla wszystkich mierzących jego stan zdrowia był jak trup? Ale wcale trupem nie był, ponieważ to jest naturalne stadium, jeżeli chodzi o kryptonijczyków, którzy dostali srogie lanie. Więc nadal nazywamy tą historię śmiercią Supermana, choć szczerze powiedziawszy, no nie mamy technicznie rzecz biorąc do czynienia ze śmiercią. I to jest zabawne w kontekście Najczarniejszej Nocy i tego, że Superman wraca jako Czarna Latarnia. Necron mówi tam, że pod jego władzą Czarnej Latarni znajdą się wszyscy, którzy wcześniej zostali przywróceni do życia, ponieważ tak naprawdę on to umożliwił. I w ramach tej fali Superman staje się Czarną Latarnią. Problem z tym jest taki, że jeżeli bierzemy pod uwagę wiedzę, jaką mamy na moment powstawania Najczarniejszej Nocy, to Superman wcale nie umarł. Niemniej jednak Necronowi udało się go zamienić w Czarną Latarnię, prawdopodobnie dlatego, że Necron czytał komiksy z Supermanem i też wiedział, że ta historia najistotniejsza z lat 90. nazywa się Śmierć Supermana. Nie wykluczam też tego, że jakąś z innych historii z Supermanem możemy uznawać za kończącą się jego śmiercią, w tym sensie, o którym mówi Necron, no ale nie wynika to z samej historii.